już chodzi. Ale nie, od to już mi nie wystarczy. Nie, nie potrzeba. Potrzeba. I tym miłym akcentem rozpoczynam swój wywiad z członkami i stażystami ACR Kicks. Właśnie się teraz bawią, piją wódę i tańczą, aż jakie seksowne tańce odwalają. Jest też to, że brakuje nam do szczęścia tylko naszej szefowej, ukochanej Jacqueline. Gdzie ona jest? Właśnie Alex Barańska seksownie zalecała się do mnie, ale nie dałem się nabrać na takie płytkie numery. Bawimy się dalej. A Kasia Pastuszko, cóż można powiedzieć o Kasi, bawi się i to jak, podnieca każdego i zawsze. Krótka przerwa na papierosa, ambitne rozmowy. No i co nagrywasz? No i co nagrywasz? Wszyscy są narąbani, sorry bardzo, naszych słuchaczy, a cerki. Już następny utwór i znowuż tańce. Raz, dwa, trzy. O, do niego się dobiera Kasia Pastuszko i cóż to będzie? Iwonie się zrobiło niedobrze, wychodzi. Nie, do szegownika, do ubikacji zdążyła. Bardzo świetnie, tańczymy dalej. A Dubakowski twierdzi, że na tym się wychowywał. Nic dziwnego, to jest naprawdę świetne. Powiedziałbym, nie wróć Jola, tylko wróć Jacqueline. Gdzie ona jest? Oto dalsze sprawozdanie z naszej dzisiejszej imprezy. Jest równo godzina za 10:02. Zostały jeszcze dwie flaszeczki. Zobaczymy, jak się będziemy bawili. Wchodzę ten wir szaleństwa. Wir szaleństwa. Teraz z kolei Alex odprawia seksowne numery z Jackiem Matysem Wieżowcem. Ach ta Alex, widać jej brzuszek, ten nagi brzuch. Trój, nie trój. No. Biedronko ma. Ładnie zaśpiewał. Jest to brat Iwony, jasne. Impreza się skończyła. Tak. Wiesz co, kochanie, ale nie podsłuchuj nas. My rozważamy poważne teorie. Tak mówimy jest. O cenie kryki i wiesz co, nie warto. No, nie, to nie to. Dzięki bardzo.
idę właśnie do Piotrka Weimana, który realizuje Przegrywa i zapytam, czy nie jest mu smutno samym. Piotrku, powiedz, nie jest ci smutno, jak wszyscy się bawią właśnie w redakcji? Nie, jeżeli nie chcesz to puścić, to ja się nawet ucieszę, że oni się tam bawią. Ja też się dobrze bawię, bo mam tutaj wiedzę przed sobą i mogę stukać sobie spokojnie. Dzięki. Fucking day! Fucking day! Honey! Dzięki. Dzień dobry Państwu. A teraz Jacqueline. Tak, Jacqueline, to ona. To ona jest tutaj. Jacqueline, nasza kochana Jacqueline. Przepraszam, ale nie słyszałam pytania. Jacqueline, czy nas kochasz? Oczywiście, że kocham Was wszystkich. Uważam to za rzecz bardzo oczywistą. I teraz. No to kocham Was wszystkich, nie widzę w tym nic dziwnego. Już? Wymruszę na Aleksie kilka słów właśnie na pamiątkę dla siebie. Aleksie, co mi możesz powiedzieć na pamiątkę? Na pamiątkę. Tylko nie no. Jedyny słuszny toast na świecie to jest wypicie za miłość, bo miłość jest naprawdę najważniejsza i mimo jej różnych odcieni. To już może dzięki. Wow, dlaczego nie lubisz miłości? Uwielbiam miłość. Nie myśl, że ja jestem pijana, bo miłość upaja. A to miłością się dzisiaj narąbałaś? Jak, słuchaj, jakich słów używasz wobec mnie? Przepraszam, czy miłością się upiłaś dzisiaj? Jasne. Zbyszku, ubóstwiam cię. Jesteś szalenie miłym chłopakiem. Właśnie wyszła Paulina do naszej redakcji and Goebbels, który nakręcił całe obchody 20-lecia Acergix. Ale zapytajmy przewodniczącego Rady Mieszkańców 3 DS-u. Powiedz, Romanie, czy słuchasz czasami audycji Acergix? Bardzo często. Oj, bardzo się cieszymy. W ogóle doskładamy całemu 3 DS-owi, zwłaszcza Radzie Mieszkańców, serdeczne życzenia. Nie Radzie Mieszkańców, nie Radzie Mieszkańców. Nie, więc wszystkim mieszkańcom z 3 DS-u serdeczne życzenia z okazji imienin. Zagłuszają nas. Nic nas nie, w ogóle nas nie słychać. Jacqueline, co się dzieje u ciebie na gospodarstwie? Ja nie wiem. Przewodniczącym Rady Mieszkańców 3 DS. Tak jest. Tak jest. I pomimo naszych trudności technicznych wracamy z powrotem. Na antenę. Wracamy na antenę. Drogi Romanie, powiedz, Radzeju. Wszyscy wiedzą, jak masz na nazwisko. Jak długo mieszkasz w 3 DS-ie? Wow, bardzo długo. Tego nie pamiętam, najstarszy student na osiedlu, czyli Sławek Kisłowicz? Nie, najbardziej... Najstarsza dziewica tego DS-u, nie pamięta. A, to o to chodziło. Tak, no, tak. Proszę. No proszę, czyli co, należy wezwać wszystkie kobiety mieszkające w 3 DS-ie, aby i się i przywołać selekcję, która jest najstarsza? Pewnie tak. No cóż, może moi koledzy, my mogli ci zadać jakieś pytanie. Czy bardzo podobają ci się klimaty w ACR Kicks? Oj, bardzo mi się podobają. Klimaty są tu niesamowite, takie ale, prawie że augustowskie. Tak... Augustowskie klimaty mi się tu podobają. Ale że wejdę ci w słowo, który ci klimat najbardziej się podoba? Kasia Pastuszko czy Aleks Barański? A ja? Nie, ja powiem, jako stary homoseksualista uważam, że najbardziej mi się podobała Dłubakowskiego klimat. Dzięki. W sumie masz rację, bo Kasia Pastuszko i Aleks są gwiazdami. Gwiazdy świecą, ale nie grzeją. A Jacqueline jest słońcem. Czy ja mogę coś powiedzieć? Po prostu Aleks Barańska i Kasia robią wrażenie, ale nie działają. A ja lubię ludzi, których działają. A Wojtek to jest taki właśnie facet. Działa, często. Jasne, powiedziałeś to jako stary homoseksualista. No działanie! Aleks mu pokaże. Już dalej nie będę komentował, bo co się dzieje, to nie powiem. Kilka słów występie teraz od naszej ukochanej Kasi Pastuszkę. Kwasi Pastuszko, barne życie, sorry, język mi się plączy. Co mam powiedzieć? Kilka słów od ciebie, od barwnego życia. Tuka zaczyna barne życie Pastuszko. Ja tam stoję, ja się nie ruszę. A to się nie jest barne życie. Kasia Pastuszko, barne życie. No
to jeszcze raz, Katarzyna, bawię się pastuszko. Bawię się świetnie, czuję się świetnie. Ci ludzie są wspaniali. Kocham Radio Kicks, kocham tych ludzi. I zostanę, póki się mi starczy i zdrowia. Zdrowia już nie starcza, ale to trudno. Kocham ich. I my kochamy ciebie, a raczej kochamy się z tobą. Dzięki. A teraz wywiad z bratem i siostrą. Z Iwoną i jej bratem. Już. Więc, kochana siostrzyczko, jako długoletnia działaczka ACR Kicks, mam się pytanie, kochanie. Jakie problemy siedzą w tym twoim małym muszczku? Dziękuję ci za określenie mały muszczek. Ale problemów... Ale problemów naprawdę nie ma, jest tylko jeden. Jaki? Przemilczę. Przemilczysz. Moja siostra zbyt często milczy, w związku z czym nie uzyskała odpowiedniego uznania ani... Nie, ja już odpowiem na to pytanie. Więc słucham. Brak mi twojego dotyku, siostro. Czego? Przepraszam bardzo, proszę o powtórkę. Replay! Trzeba było bardziej dokładnie słuchać. Więc moja siostra tak zawsze i wszystkim odpowiada, w każdym i momencie. No ale może przystąpimy do rzeczy następnej, jaką jest pytanie o to, jak ci się, kochanie, współpracuje z swoimi przyjaciółmi z redakcji? Ojej, to jest wspaniale, w ogóle cudownie, w ogóle. Dzięki. Ale pierwsze, nie? Co? Dziękuję. Nie, po prostu chcę podziękować Kasi Pastuszko za to, że mnie w ogóle tutaj zaciągnęła. Że poznam tylu wspaniałych ludzi, naprawdę. I poznałam moją siostrę Ryszarda dzięki temu. Brata! A tak a propos, Kasia Pastuszka ma piękne chule nogi. I już nowy gość w studiu, to znaczy w redakcji, może powie kilka słów na pamiątkę dzisiejszej fucking imprez. Już słucham, kilka słów. Nie no, jestem tak szczęśliwa, że ja nie mogę nic mówić, naprawdę nie. A dlaczego jesteś szczęśliwa? Powiedz, ja podziel się. Szczęśliwa. Kasia, ty to zawsze jesteś szczęśliwa. Ale jestem taka szczęśliwa, że ja się nie chcę z tym nikim dzielić. Naprawdę, jestem szczęśliwa. Tak jest, Kasia, muszę porozmawiać, sorry. I pobiegły do kibelka, ciekawe co będą tam robiły. A właśnie teraz słyszymy utwór typowy dla naszego ACR Kiss, Radio Gaga, czyli błędy, zakłócenia radiowe. Wykonanie Queen. Powiedzieć. Wyżej, chciałam powiedzieć, że cię uwielbiam. Po prostu jeszcze nie spotkałam takiego stażysty, takiego reportera ACR Kiss, który pomimo ciężkich warunków, pomimo tego, że nikt nie chce mu nic powiedzieć do mikrofonu, to jednak on dzielnie pracuje, on komentuje, on czuwa, on po prostu jest na bieżąco z tym wszystkim, co się tutaj u nas dzieje. Wyżko, uwielbiam cię bardzo i pojadę z tobą do Wilna. Brakuje mi słów, poważnie, bo ja to muszę nagrywać i wysłuchiwać jednocześnie, ale dzięki, poważnie. Zabieram was wszystkich do Wilna. Nie znasz ty. Mydełko ja. Mydełko fa. To ty i ja. Piękna dziewczyna z kanału ty. Posłuchamy, co mówi Alex do Matysa. Powiedz, co mu mówiłaś przed chwilą. Powiedziałam mu, wow, bo on powiedział, że jest specjalistą od wsuwania drzwiczek. Cóż za subtelny dziewiczy śmiech, dzięki. Co mówisz? Zatańczymy, prawda? Tak, oplotła mi się wokół całego ciała. Czuję jej ciepło, jej tętno i bicie serca. Polewa. Za co wypijemy ten następny toast? Za co? Za zdrowie jednego i jednej, a właściwie to nie wiadomo, która z nich jest Iwonka. I'm falling in love for the first time, and this time I know it's for real. I'm falling in love. Yeah. On tylko tak udaje, wcale nie ma kasety włączone. God knows I'm falling in love. A
to był Jacek, śpiewał swoim słynnym głosem, głosem chłopaka z chóru. A co to oszustwo? I kto to mówi, Jacqueline, szefowa naszego radia? Dajcie głos szefowej, która tutaj mówi dobrze, mówi mądrze. Radio to kłamstwo, tak naprawdę. My was wszystkich okłamujemy, bo my rzucamy takimi złudzeniami, takimi tylko metamorfozami, takimi... Znaczy my mówimy to, co chcecie usłyszeć, to co my chcemy usłyszeć i wy myślicie, że tak jest naprawdę i my też tak myślimy, a naprawdę jest zupełnie inaczej. A żeby zobaczyć, jak jest inaczej, to trzeba przyjść tutaj do nas i zobaczyć, jak to wygląda. Już to zrobiłem i wiem, jak jest naprawdę. A tak ogólniając to wszystko, to twierdzę, że całe życie to jest oszustwo. Już chwileczkę, a teraz mamy do czynienia z nową gwiazdą, wyłaniającą się z tego osiedla. Chcę być, kurde, gwiazdą! Chcesz być gwiazdą, Alex? Ja jestem. No, Alex nie chce być, bo już jest gwiazdą! Wielką gwiazdą tego osiedla! I can't get used to living without, O tym rozmawia... No, jeszcze ten pan nie wypowiadał się na temat dzisiejszej fucking imprezy, tak została zatytułowana. Co możesz powiedzieć dla nas na pamiątkę, dla Acerki? CRT. Dla kogo jest ten wywiad, to już wiem, ale nie czuję się najlepiej, bo jeszcze nie jestem w formie, kiedy mógłbym coś powiedzieć. Będę nudny. Mam problemy, albo już ich nie mam. A może podzielisz się z nami, ze swoimi problemami? Problemy nie istnieją we mnie, istnieją na zewnątrz, ale nie tutaj. Z którymi się muszę pogodzić. A właściwie to jeszcze raz, dla kogo ten wywiad? Co? A właściwie to dla kogo ten wywiad? Dla kogo? Dla CERKIX! Może puścimy to na antenie, jak będzie okazja. Tak, chętnie posłucham. Dzięki. Właśnie wraca młody Wejman. Nie, to nie jest Wejman, sorry, już nie widzę. Ewentualnie widzę podwójnie, potrójnie. A Wejmanów jest dwóch, więc nic dziwnego. Dzięki. Jeszcze kilka słów od panienki z okienka, tak zwanej Jacqueline. Jacqueline, dlaczego tak przyglądasz się temu niebu, tym gwiazdom? Czy płaczesz? A Zbyszek, skąd wiesz, że płaczę? Ale widzę łzy w twoim oku. Jest tak trochę ciemno i na pewno nie widzisz, oszukujesz. Ale powiem ci naprawdę, że właśnie w tej chwili się popłakałam strasznie, bowiem ja nie wiem, co będę robić w życiu moim, kiedy odejdę z tego osiedla, kiedy mnie już tutaj nie będzie. A musisz odchodzić? Nie wiem, wydaje mi się, że tak, że powinnam, że już muszę, że chcę. Nie wiem, wiele różnych dziwnych rzeczy, ale... Kiedy właśnie, wiesz, kiedy tutaj jest taka miła atmosfera, kiedy jest, tak jak mówimy, wszyscy dobry klimat w Kiksie, kiedy dobrze się bawimy i wyglądam przez okno, wiesz, patrzę na swój akademik, gdzie mieszkam, takie jedno miejsce, takie jedno światełko, gdzie jest mój pokój i gdzie się koncentruje całe moje życie, tak mi się wydaje, a w gruncie rzeczy to moje życie się koncentruje tutaj w Kiksie właśnie. Ci wszyscy ludzie, to co ja z nimi robię, to co chcę, żeby oni zrobili. To, co ja naprawdę chcę z siebie, tak ze środka, naprawdę chcę zrobić, chcę powiedzieć. I tak myślę, że kiedy odejdę, kiedy mnie tutaj nie będzie, to na dzisiaj, to nie wiem, co ja będę robić w życiu dalej. Nie wiem, może to będzie jakieś archiwalne nagranie, może kiedyś będę jakąś sławną kobietą. Na pewno. Być może, ja to nie jest tak, że ja bym chciała, wiesz, ale kurwa, ja nie pozwolę, wiesz. Nie pozwolę na coś takiego, wiesz, żeby w tym kraju, który kurczę się deklaruje, że on jest demokratyczny, że on jest wolny, że on w ogóle, żeby wiesz, żeby ludziom, którzy chcą coś zrobić, nie tylko poza pracą od 7 do 15, poza pracą od 1 do 30, poza tym, że dostają pieniądze, że to jest wszystko, wiesz. Nie, bo ja chcę się kochać, chcę robić wiele różnych rzeczy, chcę mówić, chcę rozmawiać, chcę dotykać takich rzeczy, o których ludzie w ogóle się boją powiedzieć na ulicy. Proszę pani, czy pani wie, co to jest AIDS? Pani, a nie, to jakaś taka dziwna nazwa, to może nowy znak zodiaku na przykład, nie? Ale słuchając ciebie, to naprawdę można się popłakać, bo każdy o tym myśli, ale nie wiem, jak się zastanowisz tak poważnie i tak ci nic to nie da, tylko się załamiesz i to wszystko. Nie, tutaj wykazujesz już dobrą cechę dziennikarza studenckiego przede wszystkim, bo
trzeba podpuszczać, trzeba podkręcać ludzi, wiesz? Bo radio studenckie... Czy mam to nagrywać? Oczywiście. Radio studenckie to jest takie radio i takie miejsce, gdzie każdy może zrobić wszystko, naprawdę. I to wcale nie jest tak, że jego głos musi się pojawić na antenie. Nie, bo ja to mogę napisać. Jak chcesz, jak się nie nagra, to ja ci to napiszę. Tylko mnie poproś, przypomnij mi, powiedz, żebym ci napisała to, co ja wymyślałam tutaj, kiedy siedziałam na oknie. Bo to jest, kurczę, to wszystko, co ja sobie myślę, wiesz? Ja przyszłam do Kiksa, nie wiedząc w ogóle, co ja chcę tutaj robić, ale kiedy przyszłam, to myślałam sobie, kurczę, tu mnie będzie słuchać trochę ludzi. Niech ich będzie 100, niech ich będzie 200, niech ich będzie 1000 nawet. Ale do diabła, to jest taka fajna rzecz, bo ja im mogę powiedzieć to, co ja myślę, a oni mogą mi odpowiedzieć albo nie. Ale mogę tak zrobić, że nawet jak oni mi nie odpowiedzą, to ja im mogę pokazać to, w jaki sposób ja widzę to życie, w jaki sposób ja widzę świat. Ja studiuję filozofię teraz, to jest mój drugi kierunek. Co prawda, wcześniej skończyłam pedagogikę specjalną dla dzieci umysłowo upośledzonych i bardzo przeżywałam te moje studia i wydawało mi się, że trzeba strasznie pomagać, trzeba straszliwie ludzi, tych, którzy nie mogą, trzeba ich wyciągać, po prostu tak, wiesz, tak ciągnąć, nauczyć ich, jak zapinać guziki, jak trzymać łyżkę, jak widelec, jak nóż. Nie, do diabła. Ja się urodziłam taka, ja mam rude włosy, ja mam krzywe nogi. Zresztą bardzo piękne te krzywe nogi i rude włosy. No, świetnie, bardzo się cieszę, że tak to widzisz. Ale to tak jest, bo wiesz, często jest tak, że ludzie po prostu mają mnóstwo rzeczy w sobie, po prostu mają tak dużo myślą, tak dużo mają rzeczy, znaczy tak bardzo ostro, tak... Aż się zakrztusiłam, bo chciałam powiedzieć o tym, że ja wiem, po prostu znam ludzi wielu, którzy straszliwie przeżywają świat i życie. Ale przeżywają to bardzo sami w sobie, wiesz? I ja nie wiem, ja cały czas mam taki dylemat, czy trzeba o tym mówić innym ludziom, czy trzeba im pokazywać, jak to jest, jak ja to widzę. Ale myślę, że tak, ponieważ nie można tego życia, które jest tutaj, kurde, tutaj na tym osiedlu, bo tutaj w trzecim DS-ie, jak ja siedzę na tym oknie tutaj, to ja nie mogę sobie siedzieć tak zupełnie sama, bo ja mogę siedzieć, owszem, przyjdę tutaj jutro rano, będę prowadzić program, I będzie mi smutno, ale teraz, kiedy jest tutaj nas mnóstwo i nie szkodzi, że są ludzie pijani. Ale chociaż jest nas tutaj mnóstwo, ale siedzimy tutaj we trójkę, czyli ty, ja i Węgier, nie? I Węgier, czyli ten świetny, rewelacyjny po prostu magnetofon, któremu oddaję cześć i chwałę. Jakkolwiek nagrywasz, drogi magnetofonie, to kocham cię za to, że jesteś takim sprzętem, który może zarejestrować to, co ja mówię w tej chwili. I kocham też ten nasz stół, który ma 20 lat, który potem będzie mógł trochę przetransponować mój głos i zrobić, żeby on był trochę mniej pijany, trochę więcej sopranów mi doda i będzie brzmiał lepiej. Ale kocham także to drzewo, kocham tę pocztę, kocham tę aptekę i to nie szkodzi, że ja jestem tutaj niecałe 4 lata na tym osiedlu. To nie szkodzi, bo to nie jest ważne, ile lat się jest z tymi ludźmi, tylko jest ważne, czy się czuje z nimi kontakt, czy nie. I myślę, że to jest tak ciężko przeżyć swoje życie, nawet całe, nawet niech ono to życie ma 100 lat, ale jeżeli ja sobie je przeżyję tak gdzieś w samotności, w zaciszu i wymyślę, nawet stworzę straszną koncepcję filozoficzną, będę wiedziała, jak ten świat ma wyglądać i tak dalej, ale nie będę wiedziała, jak on wygląda naprawdę, czy to drzewo jest zielone, czy w tej chwili ma właśnie liście pomarańczowe, to kurwa, to ono będzie nic nie warte, no. Już nie mogę nic więcej powiedzieć, bo się denerwuję. Bardzo dobrze, bo mi jest zimno po prostu, już idę. Ale dzięki. Musimy porozmawiać kiedyś bez nagrywania się. Tak, a Zbyszko, myślę, że porozmawiamy w Wilnie i po prostu uwielbiam cię za to, naprawdę uwielbiam cię, że zapraszasz wszystkich członków i stażystów do Wilna. Ja zaprosiłam rok temu wszystkich do Świnoujścia, bo miałam akurat przez miesiąc wolne mieszkanie. Mogli przyjechać wszyscy. Przyjechały trzy dziewczyny z Kiksa, wiesz? I dwóch naszych kolegów, którzy są do tej pory kolegami, nie są naszymi stażystami. Myślę, że to było fajnie, bo jeszcze Jarek przyjechał potem z narzeczoną, która odeszła, znaczy odjechała do Londynu. Było fajnie, naprawdę było bardzo sympatycznie i myślę, że to nie musi być to, że musimy się spotykać tylko tutaj, w tym miejscu, w redakcji, w studio. Ważne jest to, żebyśmy mieli kontakt między sobą, żebyśmy siebie czuli, żebyśmy chcieli robić nie dokładnie te same rzeczy, ale żebyśmy chcieli robić te rzeczy na tej samej fali. A radiowcy to wiedzą, o co chodzi, jeżeli się mówi o tej samej fali. Świetnie, zgadzam się, dlatego zapraszam, bo trzeba zintegrować to towarzystwo w sumie, nie? No. Ale mam nadzieję, że nie mówiłaś to z litości, że nikt nie chciał mi powiedzieć czegoś do mikrofonu, tylko tak po prostu. Nie,
nie, ja to w ogóle bardzo kocham mikrofon. Naprawdę, jak Jarek Wejman pokazał mi ostatnie mikrofony, które kupiliśmy dla Kiksa, to po prostu pomyślałam, że mikrofon to jest tak cudowny sprzęt i dla mnie tak niezrozumiały. Ja studiuję filozofię. Ja nie wiem, jak to działa, że to jest, kurde, taki kawałek metalu, to ma taką siatkę, jakieś dziurki i to wszystko nagrywa. Ja nie rozumiem tego, ale kocham to, że to nagrywa, bo to jest coś, co w sumie ułatwia nam życie. Tak samo jak komputer, który już idzie dalej, tylko że ja muszę tam popracować inaczej trochę niż tutaj. Nie, bo tu wystarczy włączyć, się nagrywa, jeżeli wszystko jest w porządku. A nie wiem, nie kocham radio w ogóle. A radio kocha ciebie. I mam taki pomysł, że chyba przesłuchamy tą kasetkę na przykład na zebraniu walnym 3 czerwca. No, bardzo chętnie. No. A oczywiście niczemu nie zaprzeczę, mało tego potwierdzę. Nic nie zdementuję. Chyba że coś wytnę sobie, no ale nie wiem co. Ale masz do tego prawo, absolutne. Tak? Oczywiście. Bo to jest tak, jeżeli nagrywasz rozmowę z jakimkolwiek rozmówcą, a masz z tego zrobić materiał, załóżmy, nie masz określone, czy masz tego zrobić 2 minuty, 3 minuty, ale musisz wyciągnąć z tego sedno, to od ciebie tylko zależy, jakie będzie to sedno. Znaczy, wiesz, jeżeli rozmówca jest na tyle bezczelny, bo na tym polega bezczelność rozmówcy, że wiedzą, na czym polega praca dziennikarza, to znaczy, że żądają autoryzacji. Znaczy, że wiesz, znaczy jest bez sensu w ogóle żądanie autoryzacji, bo jeżeli dziennikarz zadaje pytanie, a rozmówca odpowiada na nie, to znaczy, że się zgadza. Po prostu. Ale to nic, może żądać autoryzacji, w porządku. I teraz tak, jeżeli dziennikarz radiowy zadaje 10 pytań, a na przykład ma czas na antenie tylko na 3 pytania, to tylko i wyłącznie od niego samego zależy, które pytania uważa za istotne i ważne, które wybiera, z tym, że nie może dokonać manipulacji, że na przykład stawiam pytanie numer 1, a daję odpowiedź numer 10, bo tego już nie wolno mi robić, chyba że... I tu już są takie rzeczy, na które może tylko mieć wpływ tylko i wyłącznie uczciwość dziennikarza jako człowieka. Bo ja naprawdę, ja czasami robię takie rzeczy, że przekłamam pewne, znaczy stawiam pytanie, które już jest pytaniem trzecim z kolei, czy dziesiątym, ale to pytanie ostatnie jest po prostu dopełnieniem pytania pierwszego, na które ten rozmówca, kurde, nie chciał mi udzielić odpowiedzi, prawda? I po to są właśnie te wszystkie zabiegi dziennikarskie, które trzeba zrobić, które trzeba gdzieś tam uczynić, po to, żeby wyciągnąć chociażby to jedno słowo z rozmówcy. Ale masz potem to na taśmie, on ci to powiedział. I twoją przewagą jest tylko to, jeżeli twój rozmówca nie żąda autoryzacji, to znaczy, że możesz cały materiał sobie wykorzystać. Oczywiście twoim obowiązkiem jest poinformowanie, że jeżeli pan chce, to owszem, to może pan udzielić autoryzację. Ale wie pan, ja się śpieszę, bo to mu się ma ukazać już o 16, ja nagrywam o 15.30, nie? To są takie rzeczy, które, ale wiesz, wszystko się opiera tylko i wyłącznie na twojej uczciwości jako człowieka. Wiadomo, że nie pytasz kogoś na ulicy, nie pytasz kogoś w biurze, w urzędzie, prezydenta, nie pytasz po to, żeby go pokazać w złym świetle. Chcesz, dziennikarz szuka prawdy. Ale słuchaj, dziennikarz szuka prawdy i dziennikarz musi być uczciwy, ale ja na przykład tak sądzę, że jak rozmówca na przykład udzieli nam jakiegoś wywiadu, to tak samo chyba mówi jakieś oklepane swoje wypowiedzi, nie wiem. Ale na pewno nie to, co naprawdę myśli, bo na to najczęściej chyba nie ma czasu po prostu i to wszystko. A dlaczego? Jak to nie ma czasu? Jeżeli poświęca swój czas na to, żeby odpowiadać tobie na twoje pytania oklepanymi frazesami, to już traci swój czas. W związku z tym twoje pytania muszą być tak postawione, żeby, kurczę, to nie były oklepane frazesy. Po prostu. Znaczy, bo to jest różnie. Czasami to rzeczywiście tak jest, że wiesz, zadajesz pytanie, dzień dobry, jak pani się czuje, jak pani się śpiewało, jak panu się grało, nie, co pan myśli o tym, co pan myśli o tamtym, a wiesz, że ten facet to, kurczę, jest taki ważny, że on za 2 dni podejmie taką decyzję, że załóżmy, Łódź po prostu będzie miastem bezrobotnych absolutnie, nikt nie będzie miał absolutnie żadnego miejsca pracy, nie? I tobie zależy na tym, że możesz z nim rozmawiać godzinę, półtorej, ale musisz wyciągnąć od niego tylko tę jedną odpowiedź. Nic innego. I możesz, wiesz, go pytać do bólu, po prostu, ale to jedno musi ci w końcu powiedzieć. I teraz problem polega na tym, w jaki sposób zadasz mu to pytanie, bo jeżeli rzucisz kurwą, jeżeli będziesz niemiły, jeżeli będziesz nieuprzejmy, jeżeli powiesz, a pan powiedział tutaj tak, a potem pan zdementował, a coś tam. Dla mnie dziennikarstwo polega na tym, że po prostu to jest
ludzi ważnych w rozmowach, wywiadach, które potem są ukazywane publicznie, odkrywamy po prostu jako ludzi. Każdy człowiek ważny odkrywany jest przez dziennikarza, tak jak człowiek. Prezydent do diabła, on jest prezydentem, ale on jest wybrany przez ludzi i on ma reprezentować nas wszystkich. Panie prezydencie, jak ja bym miała możliwość porozmawiać z prezydentem, panie prezydencie, czy pan chodzi co niedzielę do kościoła? Czy pan ma czas się spowiadać? Czy pan się spowiada z tych wszystkich decyzji, które pan przyjął? Czy pan ma zaufanie do księży, które robią i tak dalej, prawda? Potem tylko i wyłącznie od faceta, który z tobą rozmawia, zależy, czy on udzieli ci odpowiedzi, czy nie, bo on może powiedzieć, proszę pana, dziękuję panu bardzo, nie mam czasu, muszę wyjść, albo proszę pana, to jest pytanie, na które nie mogę udzielić odpowiedzi, i tak dalej, albo on ci odpowie, ale może ci zacząć, proszę pana, ja panu opowiem prywatnie, nie, więc tego już ci nie wolno autor publikować. I tu jest całe mnóstwo różnych takich rzeczy, które gdzieś tam przepływają i... Ja myślę, że to wszystko zależy tylko i wyłącznie od uczciwości ludzi, bo kurczę, nawet jeżeli pokażesz faceta, który jest ważny gdzieś tam, czy kobietę, która jest ważna, podejmuje decyzję, a robi rzeczy jakieś złe, błędne i tobie się uda to wyciągnąć, pokażesz to, to tylko chwała ci i cześć za to, że pokażesz, a cokolwiek potem będzie dalej z tym, ty nie musisz o to walczyć, wystarczy, że pokazałeś to, że tak jest. Jeżeli będziesz chciał, to będziesz walczyć dalej, jeżeli nie... Już od ciebie zależy, bo to jeszcze dochodzi do tego mnóstwo innych rzeczy, bo ty za miesiąc, za dwa możesz ją zrozumieć, tę kobietę czy tego faceta. W sumie to ja go rozumiem, bo on ma rodzinę, on ma coś tam. No rzeczywiście, on mógł mi tak powiedzieć, bo rzeczywiście mógł tak postąpić, nie? To do tego jeszcze dochodzi to mnóstwo innych kryteriów i tak... Ale to już jest, ta rozmowa jest na poważnie i na trzeźwo, myślę. Ja też tak sądzę. Ale dzięki. No. Muszę go też. Bo dzisiaj kaseta skończyła, być może. Nie, to już jest taki wow. Tym słowem impreza chyba się ma ku końcowi. Ludzie się rozeszli. Aleks i Kasia Pastuszko na pewno tańczą sobie w klubie. Podrywają facetów. Piją kolejne drinki. A my, cóż będziemy robili? Nie wiem, zobaczymy. Tu Akademickie Centrum Radiowe KIKS.